Hej, yo, cześć, witajcie, ja jestem Maxi, z kolejny odcinek z Vice City. Zrobiłem tą misję, to jednak nie było z helikopterkiem sterującym, tylko było z samolotem. Ogarniałem ją 15 minut podejść do tej misji 4. Tak więc no za dobrze nie było. Ja bym chciał w ogóle jakiś samochód, bo patrzcie, jakim gruchotem przyjechałem z drugiego miasta. O, tu stoi ta fura fajna, ale tu mamy lepszą bez daszku. W ogóle ta fura się odblokowała, jak drugie miasto się odblokowało. Dobra, dzisiaj pojedziemy do Corteza i zobaczymy później jeszcze w dzisiejszym odcinku, ile dom kosztuje. Może już się odblokował. Procent ukończenia gry to jest 14% dopiero. Znaczy, gra na pewno się nie kończy tam na 100%, tylko na przykład na 60%, ponieważ to jest procent ukończenia całutkiej gry, tak? Czyli wszystkie tam skoki i tak dalej. Misja ratunkowa itp. itd. Dobra, oglądnijmy sobie scenkę. What makes you say that? One does not wave accusations at a man like Diaz. I'm merely thinking out loud. No matter. I have a proposal that you could profit I don't from. have time to run more errands, Cortez. I would have thought a man with such dangerous dates would be hungry for opportunities. Please, Tommy, at least hear me out. Go on. I have a buyer for a piece of military hardware that is being taken through town. Pick it up for me. And once you get it, I want you to call me immediately. Okej, fajna misja się dopowiada. Zdobądź sprzęt wojskowy. Konwój przejeżdża przez miasto. Dobra. Ogólnie w drugim mieście ogarnąłem, gdzie jest ten. Kamizelka na daszku. Tam koło, gdzie można domek kupić. To już później wam pokażę. Nie wiem, czy dzisiaj zdążymy. Mam zdobyć sprzęt wojskowy, tak? Ale żadnych informacji innych mi nie podają. No dobra, zobaczymy, czy będę miał rozdupić. Skoro mam zdobyć, no to raczej rozdupić nie mogę tej ciężarówki, która to będzie przewoziła. No chyba, że ta ciężarówka będzie gdzieś stała, nie? Tylko mam ją ukraść, wyczyścić teren, na którym ona stoi i przejechać tutaj, nie? Jeżeli tak, no to spoko, bo mam dużo amunicji, nie? Mamy kamizelkę, więc nie powinno być źle. Najwyżej w drodze powrotnej zahaczymy albo ten dach tam, albo w M1 tam koło komisariatu i klubu, lub po prostu się kupi w sklepie, nie? To też po drodze. Może powiem wam, na czym polegała tamta misja. Wystarczyło latać tym i zniszczyć trzy łódki. Bomby, mieliśmy trzy samolociki, więc dwa razy mogliśmy się rozbić. Ja się ani razu nie rozbiłem już za późniejszym razem. Dobra. Mam znaleźć. Tam są drzwi, nie? Co ja mam zrobić? Naprawdę mam tego użyć? Czy mam ich wybić wszystkich w pizdu? Wo, dobra. Dobra, trzeba to inaczej zacząć ogarniać. Tam mamy kierowcę. Tu też mamy kierowcę. Nie, chyba tak tego nie miałem robić, nie? Dobra, lecimy po ten czołg, już chyba jest nasz, nie? A tu jest wejście, ło, dobra. Zostaw czołg do garażu, zanim zostanie kompletnie zniszczony. No to będzie trudne zadanie. I oby ten garaż był blisko. Heheszki, orzeszki. To, na czołg.
Takie coś rozkładają. Seriously, FBI już mnie goni. Aha, to jest czas, czy to jest zniszczenie mojego czołgu? What? Chyba zniszczenie. Kurwa, nie przejadę tu. Dobra, ale już jesteśmy. Łe. Ja wiem, co oni chcą mi zrobić. Oczywiście inni nie zauważy, jak tu wjeżdżam, nie? O! Zlikwidowało mi gwiazdki. Może wyjdę tak bez... Oczywiście nikt nie widział, nikt nie podejrzewa. Wszyscy sobie odpuścili. 2000, proszę bardzo. Nie, gdzie czołg? Ja chciałem czołg. Dobra, fajna misja, to mi się podobało. Weźmiemy sobie furę, obojętnie już jaką. Może być i ta. Pojedziemy może... Od razu, o, tam wrogie te. O, i ta nuta. Dobra, tutaj tego kolesia znowu, nerwowego. Co tam? Zrobimy od razu drugą misję. Mięso armatnie. Jestem w tym specjalny, więc wiecie, to moja specjalność. Then we'll take these Haitians down. When they mess with me, they mess with the biggest boy in town. Ja jawi jak inda jojo. Mhm. Dobra. To jest czteroosobowa. Czy mi się zdaje? Chyba tak. Okej. Trabanta mam wziąć. A to mogę? To chyba mogę, nie? Bo to ma dwa miejsca tam z tyłu. O, proszę bardzo, ciężarową taką pro. Jaka nuta, ja pierdzielę. No, to ja jadę, oni robią place'y. Pasi mi i to. Tylko jak się zacznie, no będziemy się palić na bank. A ja nie mam health, a po tej misji jedziemy uzupełnić wszystkie zapasy, kuźwa. O, tam mam przebranie, fajnie, ciekawe jakie. Ale nie, ja zostaję w tym na razie. Tylko nie wiem, czy oni będą mogli strzelać teraz tam z paki, nie? Wiecie, jak oni będą stali, to ja ich rozjadę po prostu, nie? A nie, to my im jakiś wjazd na klub robimy. Ja im to staranuję. Nie no, chciałem samochód, żeby wybuchł, ale... Ło, oni się... Kurwa mać. Co ty robisz, człowieku? I się tam będą respili w nieskończoność, czy jak? Super, a ja nie wiem, co ci moi robią, nie? Co, kurwa? No chyba was pojebało. Kurwa, no nie. Dobra, mamy dużo hajsu, to nie musimy się ten... Amunicję kupimy, no ale kurwa, czym ja będę strzelał do nich? Dobra, jak się wsiada do taksówki? Tak go wyjebię, nie? A nie, dobra. No ja wiem, że mnie podwozi, ale chuja mi to daje, jak nie mam broni, no. Seloda będę mógł zrobić, a nie. Ja pierdol stąd, nie.
fucking god. Nie, dobra, ja muszę do pierwszego miasta jechać i po kamizelkę, i po amunicję, i po wszystko. Dobra, zrobimy to na nagraniu, trudno. To ten odcinek będzie organizacyjny do kolejnych misji. Kurwa. Przecież na celowniku nie miałem mojego, nie? Czy to jest kurwa nielogiczne w ogóle? Nie, ja coś szybkiego muszę wyhaczyć, bo ja tym będę jechał 30 lat. O, tu mamy szybszą furę. Ja tym gunwem nie będę, kurde, jechał 35 minut. Nie, nie, nie. Weźmiemy sobie odtwarzacz MP3. No i ciekawe jeszcze, jakie będą nas w przyszłych odcinkach misje czekały. Mam nadzieję, że nie będą aż takie trudne i popieprzone, niezrozumiałe jak ta. Co mamy tu za sklep, przepraszam bardzo? Czy to jest Ammunition? Nie, to nie jest Ammunition. Ammunition mi żadnego nie zaznacza, nie pamiętam zbytnio. A serio, do pierwszego miasta mam się wracać? Ja tu zaraz gdzieś znajdę Ammunition, spokojnie. Ja pierdolę, patrzę na GPS-a i tu się wpieprzam w co innego. To jest paint spray. Dalej, renderuj się jakiś ten Ammunition. Ale bez kamizelki to i tak słabo będzie. Ja jebik, już bym kończył to. Nie, bo chuj, mój musiał pod cerownik wejść. Kit, że w ogóle ten cerownik był na przeciwniku, a nie na nim, nie? Ale dobra, zabiłem go, tak? No dobra, niech im będzie. Spodź. Jak nie znajdę żadnego Ammunition w przeciągu 2 minut, to się rozstrzelam w rylu. Tu jest komisarz, gdzieś tu powinien być zaraz ten. O, jest, proszę bardzo, znalazłem. O, tak się wysiada z auta, a nie tam. Jakiś pitu pitu. Trochę się wykosztujemy. O! No, brak towaru, VAT. Kurwa. No nie. Kurwa, no nie. No po prostu, kurwa, no nie. Już chyba się zaczyna od tego odcinku tak dziać, że już mnie zaczynają momentami wkurzać niektóre misje, jak widzicie pewnie. Znaczy, jak słyszycie. No, mamy przynajmniej szybki środek przemieszczania się. Oczywiście, co tam, że zaraz się wpieprzę do wody albo umrę, nie? Że pierdyknę w mur i to się skończy dla mnie. Dobra, mniejsza z tym, jedziemy. Pewien spray za nami. No już bym w wodowód właśnie się wpierdzielił. Dobra. Na pełnej cholerce. I nie, ja do Diaza jadę w kolejnym odcinku też, bo to co mnie rozbraja, po prostu Diaz ma bardziej normalne misje, takie normalne na porządku dziennym, a nie to co to nie, nie. A zajrzymy od razu tutaj pierwszy raz. Co ty tu masz? Jak masz piłę maszynową, tarczową, to wezmę. No to maczetę wezmę, nie? Proste. Nigdy nic nie wiadomo. Dobra, F, wychodzimy, a co tam? Ja se maczety nie kupię? Do Ammunition teraz, raz. No i kurwa mówiłem, ale jedziemy do Ammunition, tak więc kupimy sobie ponownie kamizelkę, bo jestem takim durniem, że zrobił to, co zrobiłem. Ale miałem tyle broni, nie? Tyle ammo, wszystko poszło się pieprzyć. A czemu mnie ta misja zabiła automatycznie? Czy ja dostałem headshota? Ja nie wiem. A 66 healtha od razu mi zdjęło, nie? Na poczekaniu. Ale motocykl to nie jest środek transportu, na którym powinienem jeździć, tak mi się zdaje. Czy ja dobrze jadę? Oczywiście, że tak. No, myślałem, że nie.
Wykupimy oczywiście 3/4 sklepu, bo mogę. Pistolet walić. Może strzelbę kupię w końcu? Nie wiem, Krugera kupię. Może tylko Krugera, co? Co wy na to? Muszę kupić tyle ammo, niestety. Jeszcze raz to. I kupię Uzi tak razy dwa, nie? Dobra, to styka mi na razie lightem. Tak więc mogę już z tego wyjść, zawsze zapominam czym. Dobra, tak więc już no, ja jadę pod dom, zasejwuję i jeszcze w tym odcinku dojedziemy tam, do tego questa. A zresztą dobra, zrobimy jeszcze dzisiaj tego questa, spróbujemy bynajmniej. Będzie jeden dłuższy odcinek, bo ostatnio mi się trafiały takie po 16 minut, no niestety. Ja pierdolę. Czemu jak klikam spację, to on skręca tym motocyklem zamiast powoli sobie... Dobra, nieważne, dobra, robię cięcie, zaraz się widzimy. Dobra, wracamy, nagraniu wróciliśmy w tym samym momencie, już nie katowałem was z tym jeżdżeniem. Dobra, ci już nie żyją. Ale czy my możemy ich od... możemy ich od... no kurwa, będę się bawił. Oni idą ze mną? Co ty? Za głupi, tego nie ogarniesz. Kiedy się zacznie palić ten samochód? Kiedyś? Zacznie. A trzeba podejść, żeby się nie rozpili. Aha, czyli oni się ruszyli do prawa, jak ich wyczyściłem. O, ile broni. O-o. A widzę, dobra, snajper. Dobre. Kolejni przyjechali. A snajper oczywiście sobie patrzy, co tam. Aha, tu mam snajperkę. Aha, no to pewnie. Zabijecie? Wy w ogóle umiecie strzelać? Umieją. Co jest? Gdzie my idziemy? O, żeby moich nie zabić. Dobra. Czy oni się tu spawnią, czy mi się tylko zdaje? Spawn tu macie, tak? Tak, spawn mają. Kurwa, ile was. Nie, czekajcie, ja mam inne zadanie w ogóle. Mam siadać tutaj, tak? O! A co tu panowie robią? Już nic, hehehe. Hehe. Ja jebik, jeszcze mi oponę przebili. Aha, bo ja mam dwie gwiazdki, no to fajnie. No! What? Aha, bo miałem kamerę tak i dlatego mi pokazywało, że za mną jest niby. Ja jebiks. Co to za shit? Oczywiście bez obrazu dla takich, co to lubią. Dobra. O Jezus. Dojedziemy i zaraz będziemy na końcu odcinku. Jednak się jeszcze wyrobiliśmy z tą jedną misją. A i znowu musimy wrócić. O, patrz jak ja się ślizgam, lol. I kochana policja, która... O, tam jest kamizelka, widzicie? Na tym. No, ale jeszcze się nie dymy, to jest git. Walcie się na ryj, psiarze. Dzięki, żeś mi kurs wyprostował. No i jesteśmy na miejscu, policja nam zaraz zniknie. Chyba, no nie, zniknie na bank.
Obietnica 3. Dobra, fajnie, że to naprawdę likwiduje, jak jest zaliczona misja. Okej, i mamy naszą furkę. O, zresztą dobra, to już zaczniemy kolejny odcinek. I zaczniemy znowu misję u niego. Może znowu Kubańczyków, czy tam tych drugich będziemy bili. Znaczy nie, Kubańczyków właśnie mam nie zabijać. Tylko nie wiem, czy mi... A zresztą czekajcie. To ja się wrócę pod tą kamizelkę. Ona tu gdzieś obok była, to wam pokażę. Ogarniemy w ogóle, co tam jeszcze ciekawego jest. O ile... Gdzieś znajdę tą kampę. Tu chyba przed nami już jest, nie? No, tak. Ten czerwony dach. No, już widzę. Znaczy tutaj, nie? Tam już jest ta. Nie mogę teraz kupić. Drukarnia, no szkoda. Tu pamiętam, że też będzie misja później. Będziemy tu walczyli z Valkyrią. Dobra, fajnie. Cieszy mnie to bardzo, zawsze się coś zaoszczędzi. Tym bardziej, że o, cieszy mnie to, że nie ma tutaj takich grubych hajsów, jeszcze wiecie, 100 tysięcy za misję. I se w dupę mogę to wsadzić, nie? Bo mi to jest niepotrzebne. Dobra, tak więc tu kończymy odcinek. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, cześć, papa, łapki mile widziane, elo.